Ja nie widzę drogi przez ten dym. To jest coś pięknego. Bardzo fajny body masz w tym Infinity. Ale tak zrobiony bez żadnego malowania hardkorowego ani nic, nie? Spoiler taki dobrany. Dobra, najpierw to się gdzieś ładnie zbierzmy, bo stoimy na jakimś offroadzie. Tu jest taka fajna chatka niedaleko. Może gdzieś tutaj na szczycie tego... Kurde, mamy fury obniżone na glebie, a jedziemy po offroadach. Ale ciul, no, samochód to samochód. Nie można też tak oszczędzać. Wyznaczę wam trasę, żebyście jechali przodem, bo będę się teraz we wszystkich... W ogóle mało kiedy gram z kimkolwiek. Ty, gościu, stanął na przednich kołach, na hamulce. Co ty masz, za mocne hamulce chyba? Bo! Okej, to było dziwne. Ale na szczęście tu mamy trochę wody, to będziemy mogli się umyć. Brakuje tu myjni w tej grze, co? Żebyśmy mogli sobie wjechać, detalnik jakiś zrobić, może jakąś powłokę ceramiczną, nie? Dobre by to było. Tutaj w tej grze dużo rzeczy brakuje. Takich, wiecie, realistycznych, nie? I no niestety nie zapowiada się, że pojawi się jakaś gra, która te realistyczne rzeczy wprowadzi. Kurczę, przydałoby się coś takiego, żeby to był taki Eurotrack, ale z samochodami wyścigowymi. Wiesz, że masz dużo różnych opcji, kierunkowskazy, ściąganie dachów, nie wiem co tam jeszcze. Dużo takich manualnych spraw, nie? Taki test drive, tylko w dzisiejszych czasach. Taki naprawdę, taka naprawdę dopracowana gra pod tym względem. I tutaj gdzieś sobie cyk. Jeden przy drugim. O, żeż ty! Chłop zaczął pokaz... Fajnie. Jak wszedł. Ale piękne to Infinity. To chyba mój ulubiony samochód tego zlotu, coś mi się tak wydaje. Ładnie. Pokażcie, co macie za fury, bo jestem ciekawy, co żeście tam pobrali. O nie, ogrodzenie żeśmy popsuli. O, już po zlocie. Dobra, chodźmy na drona. I już oglądam coś, czymście tam przyjechali dzisiaj. Ej, no jest nas trochę. Kurczę, myślałem, że dzisiaj po takiej długiej przerwie na zlocie będzie z 5 albo 3 osoby. A tu proszę. Pełny skład i jeszcze moglibyśmy kogoś dobrać, gdyby było więcej miejsca, nie? Spocął! Co ty robisz? Wyjdź ze mnie! Ło, ale przywalił w ścianę! Ziomek, zderzak do wymiany! Mamy tutaj Mustanga, jeszcze przedliftowego, liftingowego. Czy liftowego? Wszystkie fury brudne, ja wam zaraz zrobię zdjęcie, to wam poumywam fury. I tak zaraz pobrudzimy, bo będziemy musieli stąd wyjechać. Przejedziemy dookoła wulkanu i tam pojedziemy na serpentynki i wybierzemy sobie jeden albo dwa zakręty i tam zrobimy sobie pokaz, nie? Dobrze, co tutaj przyjechało? Tutaj przyjechał ten Nissan, ale ja nie wiem, czy on był na rynek amerykański produkowany. Pokaż mi, po której masz kierownicę. No nie, no masz po japońsku tutaj. Halo. Patrzcie, ma kierownicę po prawej stronie, to w Stanach tym nie pojeździsz. Znaczy no pojeździsz, ale wiesz, to jest import już. Dobra, tutaj mieliśmy Mustanga, tutaj mamy Challengera SRT. Ile tych Challengerów jest? Trzy, dwa Challengery jeden obok drugiego, ale następny jest już... Ty, oba są z bodykitem. Okej, nie zauważyłem za pierwszym razem. Tutaj mamy takie Hellcatowe malowanie, bardzo ładnie. A, jeden to jest Demon, okej, dobrze. To ten jest chyba z... Nieważne. Challenger. Idziemy dalej. Camaro? To nie jest zwykłe Camaro. Jest jakieś niezwykłe Camaro. Okej, tutaj mamy jakieś malowanie. Spoczko. Ej, spoko wyglądają te brudne fury, nie? My zawsze się, jak robimy zloty, to sobie czyścimy. O, tutaj ziomek sobie wyczyścił chyba akurat. A teraz przyjechaliśmy, wyglądamy jak śmieciarze. Fantastyczny Cadillac. To był chyba CT5, tak? CT5. On zajebiście brzmi, Jezu. A tak się fajnie nim driftuje. Na standardowym silniku to jest taki sztos. Ty, patrz, tu jest kierownica po złej stronie. To jest na Wielką Brytanię samochód. Znowu nie pasuje do zlotu. Ech. Dobra, to jest Ford Focus. W sumie też ciekawe auto.
mało kiedy nim jeżdżę w Forzie, nie? Muszę sobie potuningować te furki, bo ja lubię na wyścigach się ścigać. Patrzcie, jak dzisiaj nasze sponsorowe furko pobrudziłem. Nie widać prawie sponsora dzisiejszego live'a. CT5, a tu mamy Infinity, o już umyte. Ale kolor się zmieni, czekaj. Nie, to samo Infinity, ale kolor inny. Patrzcie, przeszklony dach. Tutaj jakiś fajny taki spoilerek pasuje. Ej, zajebiście. Zajebiście stuningowane Infinity, wow. Ten dyfuzorek taki, nie? Trochę przesadzony, ale pasuje. Wow. Białe siedzenia, zobaczcie, biała babiczka w środku. Tu wszystko pasuje. Lusterka, patrzcie, jakie futurystyczne. No i mamy Chargera. Jakiegoś. Słyszę wasze klaki. O kurcze, dał ten antylaga. Podwójne turbo sprężarki i antylag. O kurcze, ale jest negatyw. Tutaj jest gotowość do driftu. Tutaj mamy taką nawrotkę. Tutaj ten zakręt jest fajny. Tu jest taka długa prosta. Po tej długiej prostej trzeba dostosować prędkość. Ja myślę, że ustawimy się wszyscy na tym zakręcie. O, w tym miejscu. I będziemy po jednym sobie po prostu na tej prostej się rozpędzać. I tu zrobimy jeden taki łuk, nie? Nie chodzi o to, żeby to były jakieś zawody czy coś. Tylko po prostu, żeby zrobić taki pokaz driftowy, nie? Jedziemy. Gotowi jesteście? Ja jestem, no to jedziemy. Możecie prowadzić, możecie jechać przodem, tyłem, jak chcecie. Właśnie, może tyłem, może ktoś spróbuje. Odebrałem zaproszenie, ale mi wywaliło. Może mogło tak być, bo kilka naraz osób... Wow! Kilka naraz osób dodawałem, nie? Więc... To pierwszy, ten lepszy. Spocuch znowu wyleciał. Spocuch to będzie chyba dzisiaj nasza maskotka zlotowa, coś tak czuję. On to jakiś wariat jest. W sumie taki ciekawy klimat wyszedł z tego, to znaczy spoko wyglądają te zabrudzone autka nawet. Ta tekstura zabrudzeń jest taka, no ale jestem. Coś innego niż zawsze, zawsze mamy takie czyste furki, a teraz mamy brudasy. No i dobrze, nikt nam nie zabroni. W ogóle wiecie, że to zdjęcie, które użyłem na miniaturkę tego live'a, to podchodzi z ostatniego zlotu, który zrobiliśmy rok temu. Wtedy wjeżdżaliśmy do wody, robiliśmy na wybrzeżu taki zlocik. I to był dokładnie ten sam, znaczy to był zlot o tej samej tematyce, czyli koniec wakacji, jakieś tam takie piaszczyste sprawy, że tam niby na plaży jesteśmy i się żegnamy z wakacjami, nie? No ciekawe, jak Focusa będzie driftować. Ja będę pan kamera dzisiaj, będę was obserwować. Dobra, jesteście gotowi? No. To wygląda zajebiście. Kurde, jeden za drugim. Łezka mi się wokół kręci. Jak wy to robicie, że wy się tak dogadujecie? Patrz. Ja pierniczę. To jest coś pięknego. Ja nic nie muszę mówić, ja po prostu ustawcie się jakoś na tej prostej i oni to po prostu, i oni to robią. I oni to kuźwa robią. Jestem w szoku. Brawa dla was, brawa. Dobrze, Antoś chyba, tak? 007 czy 2007. Czy ty podałeś datę swoich urodzin? W nickname'ie? To jakie ty masz hasło? Dobra, startuj, jedź. Ja już nagrywam. To się nagrywa. Dobra, nie będę mu mówił, bo się stremuje chłopak. Pogaz. O, poleci w krzaki! Ała, Jantoś. Nie ten tunik, ziomeczku. No nie udało się, no. Chodź koło mnie, to będziesz obserwował innych. Poszedł. O, tutaj jest już bujanie. Poszedł, dawaj.
Jest! Trochę go zarzuciło. Ciekawe, kto dzisiaj wypadnie najlepiej. O kurde! Ej, on zasymulował amerykańskie samochody. Tu chodziło o symulację amerykańskich samochodów. Kojarzycie te filmy ze zlotów samochodowych? Mustangi zawsze lądują w krawężnikach i ogrodzeniach. Nie? Japońskie samochody i samochody niemieckie gdzieś tam sobie zadriftują, a amerykańskie Mustangi, Chargery, Challengery, wszystko idzie w ogrodzenia i te, i krawężniki. I pourywane zderzaki, połamane felgi. To jest ten klimat. Bardzo dobra symulacja, podobało mi się. Jedziemy dalej, teraz mamy Kacpra. Kurde, Kacper, ty masz popsute auto. Masz połamane ten. Możesz startować kiedy chcesz, Kacper. Masz maskę zniszczoną, szybę pobitą, obdarty. O, ale poszedł! Czekaj, nie dogonię go. O, o! Patrz, dzioma! Ale zrobił bardzo ładnie! Kacper, super, brawo, jak do tej pory najlepiej. Szkoda, że w Decru 2 jest max 4 osoby w ekipie, znacznie by się zrobiło. Musimy w Decru 2 zrobić takie pożegnanie, że będziemy jechać przez całe Stany Zjednoczone. I tak jak kiedyś, po 6 osób max. Możesz startować kiedy chcesz, tutaj mamy... O nie, grzybka wywaliła. Grzybek... No poszedł grzybek. No. Grzybek poszedł do lasu, bo będzie sezon na grzyby. Niedługo i poszedł... Poszedł po to, żeby być zebranym. Będzie może prawdziwek. O, tutaj coś nie poszło. Za duża przyczepność. To jest dziwne, nie? Te fury driftują same z siebie, bez żadnego tuningu. No ale nie w Fordzie. Lecimy, następna osoba. Tutaj mamy mojego ulubionego Cadillaca. LKS Krzyś. Jak kojarzę ten nickname? Ty, bo to jest nasz ziomek! No tak, ja go widzę tu na liście. Okej, no to jedziemy. To jest Klubowicz. Dobra, no to ja mam różowe okulary na oczach i nie widzę absolutnie żadnego błędu. Nie no, ale ładnie zakurzył. O, jeszcze dalej. O! Mi się wydaje, że trochę tutaj za słaby rozpęd mamy, nie? I nie dacie rady się tak dobrze rozpędzić tutaj do tego zakrętu, bo on jest bardzo długi. Ciekawe, ciekawe. Gdzie ty pojechałeś, Krzyś? O, jesteś tutaj. Bardzo ładnie, Krzyś. Mi się podobało. Jest u nas w klubie, więc 10 na 10 od razu. Jedzie Grzechu. Grzechu. A to ty masz to Infinity. Ja nawet nie patrzyłem, co to za nickname, ale Infinity jest Grzecha. Grzechu to taki stały widz. Dawaj, Grzechu, startuj kiedy chcesz. Kto ma gwizdek klakson? Leci. Dawaj, dawaj, Grzechu. Chyba za mały rozpęd tutaj zrobiliśmy, nie? Tak mi się wydaje. Jest, są dymy. Są dymy, to najważniejsze. Był pokaz driftowy. I mamy następnego... Shelby... jakiś. O! Kacper B. 2008. O! Dawaj, dawaj, Kacper. Aha, bo on włączył sobie cofanie, okej. Okay. To spryciarz. Ty masz opony złe. Ty masz opony do wyścigów, masz takie przyczepne. Poznaję, nie? Bo to jest ten, te są z napisem Forza i one są przyczepne, one się nadają do ślizgania. Ale dobrze, tu chodzi o pokaz, no to nie musi być idealnie. Dobra, mamy Spocucha, Spocuch musi dobrze polecieć. Ma Camaro. Poszedł, poszedł. No coś tam zarzucił, no. Coś tam zarzucił. Dobra, lecimy dalej. I tutaj mamy kolejnego gościa. Dark Cellar, możesz startować. Poszedł. O, 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 o. Aj, 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 aj. To było dobre, to mi się podobało.
Bo tutaj z czterech kół leci dym, zobacz. Bardzo ładnie. Kurczę, nie dałem rady go dogonić nawet. I przeździak. Startuj kiedy chcesz. Pojawiła się alfa? No dobra, może być. To jest ta nowa, stara alfa. Dawaj, robisz to. Oooo! Wow! Szacuneczek! O kurczę, tu już następny jedzie, alfa! Nice! Bardzo ładnie! Ty, zobacz go! Wow, ale to fajnie wygląda! Czaaa, daj spoko! Alfa jak poleciała, nawet rozpędu starczyło, nie? Zobacz gościa. O, tu mu trochę nie poszło. Ale fajnie to wyglądało, jak z jakiegoś filmu takie nagranie. Ekstra. Ja was zaraz dogonię, tylko chcę pojechać zobaczyć, czy faktycznie było za mało rozpędu tutaj z tej strony. Bo to jakoś stąd startowali, tak? Trochę mało, nie? Tutaj też tak przy wewnętrznej. Mam trochę za długą tą trójkę. Muszę sobie biegi skrócić. Da się, ale faktycznie za mały rozpęd jest. Przynajmniej na moją konfigurację auta. Jakie dymy. Okej, no chyba coś z tego będzie. Ja nie widzę drogi przez ten dym. Dawaj, 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 dawaj. Powiem ci, że coś ten mój autek na tej trójce za mocno się dusi. Muszę mu chyba opony zwężyć. Ale fajnie przez chwilę miasto było widać. Znaczy miasto. Tą osadę. Zderzyliśmy się, to był pocałunek. Kurczę, ja już zapomniałem, że z innymi mogę się zderzać, bo już tak dawno nie grałem z kimś. Patrz, patrz, jakie dymy. Kurde. No ej, to jest dopiero prawdziwy pokaz. Driftowy. Zjadę sobie na dół i poczekam. Wow! Prawie się udało, drzwi do drzwi. Jest tutaj jakaś pomoc była, bo mi mocy zabrakło. Dostałem wsparcie.
dawaj, Antuś! Nie dałem rady wyrobić tak, żeby nie uderzyć. Przyjechali wszyscy. Ekstra. Fajnie to wygląda. Patrzcie, jakie dymy. Nieziemskie drifty. No prawie parę stworzyłem tutaj.